Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest piątek, 10 kwietnia 2020 roku. Nasza analiza weekendowa będzie oczywiście przeprowadzona na interwale dziennym. Jak widzicie, tutaj mamy do czynienia z typowym dla tego rodzaju ruchów rynkowych układem, to znaczy podejście pod poziom 61% zniesienia fibonaczego. On jest zlokalizowany na 31 286. Jak do tej pory zakończyło się się ono porażką. Jak widzicie było lekkie naruszenie tego poziomu, ale później praktycznie nie było już prób wybicia powyżej. Przynajmniej ze strony popytowej oczywiście nie było próby wybicia powyżej tego poziomu. No i dzisiaj w piątek testujemy lokalne wsparcie na 29 390. Ono już nawet zostało również naruszone, gdyż lokalne minimum jest na poziomie 29 tysięcy już. Czyli ten scenariusz, który przedstawiłem na poniedziałkowym przeglądzie rynków kryptowalut jak najbardziej cały czas się, się sprawdza. Kwestia jest tylko, jaki rodzaj tutaj powiedzmy świecy został... Wyrysowany przez rynek. Może być to też forma jakiegoś, jakiegoś pin baru, czyli możemy sobie, tutaj, możemy sobie tutaj również ten opis wkleić. To jest coś w rodzaju pin baru, nawet podobnego lekko do spadającej gwiazdy. Także myślę, że to, ten sygnał tutaj właśnie pochodzący od, od tej formacji świecowej, no jak najbardziej do, jak do tej pory działa i zostaje oczywiście przez uczestników w rynku wykorzystywany. Czyli 61% podejście po raz drugi, jak na razie niedźwiedzie górą. Znowu mamy reakcję na ten poziom, już drugą, i mamy póki co ten scenariusz spadkowy w realizacji. Oczywiście cały czas liczymy na to, że cena dojdzie do tych dwóch poziomów wsparcia, które są nam już dobrze znane: 24712, 25421, czyli cały czas ten scenariusz pierwszy, o, ta pierwsza strzałka. Spadkowa jest realizowana, i tak jak już mówiłem wcześniej, nie ma w zasadzie powodów do kontynuacji wzrostów, jeżeli 61% zniesienia Fibonacci'ego nie jest wyraźnie naruszone. I tego rodzaju stan już właśnie jest przez rynek rozgrywany. Czyli na weekend możemy spodziewać się co najmniej zejścia jeszcze niżej, właśnie w kierunku po kolejnych poziomów cenowych. Będą pewnie po drodze jakieś lokalne wsparcia, na przykład tutaj dołek tej dużej świecy, który jest zlokalizowany na 28401, na pewno będzie jakąś formą. Jakąś formą lokalnego wsparcia, takiego krótkoterminowego, czyli możemy sobie ten, ten poziom tutaj zaznaczyć. No i myślę, że jeszcze jeden poziom, będący tutaj do, dołkiem, dołkiem tego, tej, tej formacji trójkąta 27 274, również będzie takim lokalnym wsparciem, ewentualnie dla ceny, na, w czasie jej wędrówki, oczywiście, tutaj na, na południe, czyli, czyli tutaj do poziomów. Te, tego wsparcia technicznego, o którym właśnie mówiłem wcześniej. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Czy wystarczy na to cały weekend, czy też może... Rynek będzie potrzebował więcej niż 2-3 dni, żeby znowu przetestować kolejne poziomy wsparcia i ten główny, najważniejszy poziom, tam gdzie oczywiście jest skierowana strzałka, czy też zajmie mu to znacznie mniej czasu. Zobaczymy, jak, jak tutaj czasowo to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o momentum, jak widzimy, mieliśmy teraz. Dojście wskaźnika RSI do poziomu 54. Mamy lekkie zawrócenie, ale zauważcie, że cały czas ten wskaźnik jest jeszcze no, powyżej poziomu 50, gdyż jest to 50,039 50, yy, punktów, czyli no jeszcze jest powyżej tego poziomu 50. Umówmy się natomiast no, jest skierowany na południe, tak jest skierowany w dół, więc tutaj należy uważać na to, żeby te 50 y, punktów nie zostało zbyt gwałtownie przebite, gdyż jeżeli tutaj momentum spadkowy zacznie rosnąć, oczywiście najpierw cena będzie jak najbardziej y, y, posuwała się również y, na, na południe, czyli kolejne poziomy wsparcia będą, będą testowane, no ale ta y, niemoc byków y, y, do, na to, y, niemoc byków byków, żeby wybić jeszcze wyżej wynieść jeszcze wyżej momentum do poziomu 70-80 punktów, co jednocześnie przełożyłoby się oczywiście na, na, wzrost cen, na wzrost cen. I ta niemoc właśnie odpowiada za to, że będziemy mieli najprawdopodobniej osunięcie znowu, znowu cenowe, gdyż ten cały ruch tutaj ma charakter korekcyjny po prostu. Tak? Tu mamy tak naprawdę główny trend kierunkowy, który jest trendem trend jest spadkowy, tak? czyli ruch jest oczywiście w dół. Są spadki, natomiast te wzrosty od poziomu w zasadzie no, 15 tysięcy złotych, te wzrosty mają charakter po prostu korekcyjny. Tak i tutaj, jak widzimy w czasie trwania korekty, momentum no, wystarczyło, żeby ewentualnie lekko naruszyć poziom neutralny, poziom 50 punktów, no i znowu zaczyna się. Zaczynają się spadki. Czy pogrąży to rynek bitcoina? Znowu bardzo mocno zobaczymy. W każdym bądź razie 24712, 25421 to jest następny poziom docelowy, ważny poziom docelowy dla spadającej ceny bitcoina i od rozegrania tego poziomu będzie zależało to, w jaki sposób zostanie oczywiście cena rozegrana przez uczestników, przez uczestników rynku. Zobaczymy. Zobaczymy, w jaki sposób tutaj zareaguje popyt, czy będzie znowu e, e, starał się wypchnąć cenę po raz kolejny do góry. No i będą, oczywiście ko, będzie kontynuacja przepychanek, czy też po przebiciu tego poziomu, po jego naruszeniu nastąpi przyśpieszenie kolejnych spadków, no i oczywiście RSI spadnie w tym momencie jeszcze niższe. Zobaczymy, jak to zostanie rozegrane przez, przez rynki. Na razie jak najbardziej jest to. Scenariusz pro-spadkowy. Faworyzowane są w tym momencie jednak spadki w krótszym terminie, przynajmniej na ten weekend, na rynku bitcoina do zotówki. Dziękuję bardzo za uwagę. Z mojej strony to już wszystko. Życzę wszystkim dobrego weekendu. No i oczywiście zapraszam, zapraszam w poniedziałek na poniedziałkowy przegląd rynków kryptowalut o 20.00 na streamie YouTube Giełdy Bitbay. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.